Na samym początku zachęcam państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja, sprawdzenia tam innych materiałów, ale również obserwowania kanału Finansowa Edukacja, na którym będą pojawiać się różnego rodzaju ciekawe materiały. Tak jak to miało miejsce oczywiście ostatnio materiał na temat tez ekonomicznych pana Bartosika, który jak widać cieszy się dużym zainteresowaniem. Więc zachęcam państwa do zobaczenia tego materiału oraz innych materiałów, w szczególności tych z serii o które dotyczą merytoryki inwestowania oraz merytorycznego komentarzu, który jest ukierunkowany na konkretną postać, która jest stosunkowo znana, czy to w świecie inwestycyjnym, czy w innym świecie, w jakiejś innej kategorii gospodarki, opowiada różnego rodzaju tezy, zahaczając o tematy ekonomiczne i my staramy się te zagadnienia wyjaśniać. Więc zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja, sprawdzenia wszystkich mediów społecznościowych. Więcej informacji oczywiście jest w opisie pod tym filmem. Wielu inwestorów zadaje pytanie wielokrotnie, czym tak naprawdę jest korekta. Tutaj występuje bardzo wielka niezgodność wśród inwestorów, natomiast mamy bardzo proste schematy, które mówią nam w sposób fundamentalny i konkretny, czym w rzeczywistości jest korekta na rynku akcji. Korekta, jeżeli miałbym ją w jakiś prosty sposób scharakteryzować i wyjaśnić najprostszą, najbardziej e, odpowiednią definicję korekty, korekta jest po prostu to sentymentalny spadek, nie fundamentalnie napędzany, tylko sentymentalnie napędzany spadek dla szerokiego rynku od 10 do 20%. Mówimy o szerokim rynku, jakim jest SP500 w przypadku rynku amerykańskiego. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ Szeroki indeks SP 500 w sposób jasny obrazuje dużą część amerykańskiej gospodarki, ponieważ jest najlepiej zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o udział tych firm w tym indeksie. W przypadku innych indeksów, takich jak Nasdaq, czy Nasdaq Composite, czy Nasdaq 100, tam określenie korekty jest dużo cięższe. Tak naprawdę tam nie możemy mówić o korektach. Oczywiście możemy pewnego rodzaju spłycać te informacje, a, tworzyć. Różnego rodzaju własne określenia na dane spadki na rynku. Natomiast gdy ktoś słyszy korekta na szerokim rynku amerykańskim, powinien rozumieć, że to dotyczy tylko i wyłącznie SP500. I co jest istotne, jeżeli chodzi o to, jak wygląda korekta? Korekta, jak to już wcześniej powiedziałem, jest napędzana sentymentem, a nie stricte fundamentami. Należy pamiętać, że rynek w krótkim okresie i ceny akcji. Nie biorą pod uwagę wartości fundamentalnej, tylko zwracają uwagę na okoliczności, w szczególności jeżeli dochodzi do jakiegoś negatywnego zdarzenia, które inwestorzy uważają, że jest bardzo złe dla rynku. W rzeczywistości takie nie musi być, natomiast rynek wycenia potencjalne skutki, a dodatkowo na rynku należy pamiętać, że w krótkim czasie właśnie potęgują te emocje i rynek wycenia emocji i odczucia, a nie rzeczywistą fundamentalną wartość. Wszystko oczywiście zależy od momentu cyklicznego na rynku, i korekty wchodzą w skład cykli z, związanych ze sentymentem rynkowym, czyli nazwiemy to cykli e, sentymentalnych. Mamy cykle ekonomiczne, cykle sentymentalne i cykle polityczne, ale to jest temat zupełnie na inny materiał. Czym charakteryzuje się korekta poza spadkiem dla szerokiego e, rynku akcji amerykańskiej SP 500 od 10 do 20%? W przeciwieństwie do. Bessy czy tak zwanego pullbacku, korekta, zawsze podczas korekty, mamy wiele strasznych historii. W przypadku jakiejkolwiek innej Bessy czy jakiejkolwiek jakiegokolwiek pullbacku nie mamy przysycenia strasznymi informacjami. Dodatkowo korekta charakteryzuje się niesamowitą stromością, w przeciwieństwie do Bessy. Bessa w swojej młodej fazie jest raczej płaska, natomiast korekta jest niesamowicie stroma, jest przerażająca, i spadki są na tyle intensywne i szybkie, że inwestorzy zastanawiają się, czy to przypadkiem nie jest nowy wielki krach, czy nowy wielki superkryzys. Dodatkowo korekta charakteryzuje się tym, że wygasa mniej więcej po 150 dniach od jej narodzin. Dodatkowo, niezależnie od głębokości korekty, czy to będzie 10%, czy to będzie 20%, zazwyczaj powrót jest dokładnie tak samo szybki jak budowa korekty, lub nawet szybszy. Dodatkowo, jeżeli zastanowimy się nad anatomią korekty, czyli nad tym, jak ta korekta wygląda, jej kształt podczas jakiejś serii nieszczęśliwych i strasznych historii przypomina albo literę V, albo literę W. Wszystko zależy od tego, jak dużo tych negatywnych informacji spływa i jak sentyment, jest, jak sentyment kreuje się w danym otoczeniu rynkowym. Teraz zapewne Państwo widzicie wykres dla szerokiego rynku akcji amerykańskiej od 2013 roku, który zawiera serię nieszczęśliwych informacji. I tym tam oczywiście nie mamy tylko i wyłącznie korekt, ale tam między innymi widać, w jaki sposób rynek reaguje na straszne, fałszywe, bardzo często czasami prawdziwe, ale na tyle słabe informacje, by nie w rzeczywistości nie doprowadziły do jakichś większych problemów gospodarczych. Więc jeżeli zastanowimy się nad tym bardzo dokładnie, korekta jest straszna w początkowej fazie, wszyscy jej się obawiają, podczas korekt wszyscy słyszą o strasznych historiach, to mogą być dowolne historie. Jeżeli cofniemy się trochę w przeszłość, możemy zadać takie pytanie, jak wyglądała korekta na przykład z 2011 roku? W 2011 roku wszyscy mówili, upadek strefy euro, problemy Grecji, Problemy Irlandii, problemy Hiszpanii, problemy Włoch, dodatkowo problemy w Stanach Zjednoczonych, problemy z zadłużeniem, wiele strasznych historii, takie są korekty. Musicie Państwo to zrozumieć i e, jeżeli ktoś mnie pyta, czym jest korekta na przykład na rynku polskim. Niestety, jeżeli chodzi o rynek Polski, rynek kapitałowy w Polsce nie jest pełnym odzwierciedleniem wzrostu gospodarczego. Po prostu ilość notowanych firm oraz udział tych firm notowanych w stosunku do wielkości PKB jest zbyt mały, by można było powiedzieć, że WIG20, szeroki indeks WIG20, jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym. Po prostu jest zbyt mały, kapitalizacja tych firm jest zbyt mała w stosunku do wzrostu gospodarczego i w ogóle do gospodarki. Dlatego jeżeli WIG20 spada 10-20%, czy nawet więcej niż 20%. O niczym to nie świadczy. Musicie Państwo niestety zwracać uwagę na największe, najbardziej szerokie, zdywersyfikowane globalne rynki akcji i tam sprawdzać, czy mamy do czynienia z korektą, czyli tym spadkiem od 10 do 20%. Czasami on jest płyczy, czasami on jest szybszy. Należy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Korekty średnio występują raz do roku. Oczywiście czasami się zdarzają dwie korekty w roku, Czasami nie ma ani jednej, to się stosunkowo rzadko zdarza, natomiast średnio korekta wypada raz do roku od 1925 roku. I należy pamiętać, że właśnie od 1925 roku mieliśmy około 60 korekt, z czego 30%, około 33% wszystkich korekt układało się w kształcie litery W. Natomiast prawie 70%, 60 parę procent korekt to była kształt litery V. I nie mamy niestety jednego wzorca, który by nam mówił, jak będzie wyglądała korekta, jak będzie przebiegała, jak będzie bardzo stroma. Natomiast jeżeli ktoś chce upewnić się, czy znajdujemy się w korekcie, musi zadać sobie jedno podstawowe pytanie: Czy według niego nastąpi w najbliższych sześciu a, miesiącach jakieś wydarzenie, które jest na tyle silne, by zniszczyć globalny wzrost gospodarczy? Jeżeli w momencie zadawania tego pytania rynek znajduje się w korekcie, i według tej osoby nie ma takiego wydarzenia, a dodatkowo wszystkie inne wskaźniki ekonomiczne wskazują na to, że gospodarka ma się całkiem dobrze. Na pewno znajdujemy się w korekcie. Niezależnie od tego, jak straszna jest historia. Korekty lubią powstawać podczas konfliktów zbrojnych regionalnych, nieregionalnych. Jedynym tak naprawdę konfliktem zbrojnym, który doprowadził do recesji, który, którą mówimy w innych materiałach czy bezsy, na rynku. Był jedyny konflikt, który spowodował tego typu wydarzenie, to była II wojna światowa. Inne konflikty zbrojne, takie jak wojna koreańska, wojna w Wietnamie, czy nawet konflikt na Ukrainie, który teraz widzimy, to są typowo korekcyjne, straszne historie, które inwestor musi oczywiście wytrzymać. Dodatkowo należy pamiętać, że nigdy w historii, nigdy na dowolnym rynku byka, na do, w dowolnej hoście, jaką możemy prześledzić w dowolnych latach, od lat 40. Nie było okresu, w którym w danej hoście, w danym rynku byka nie wystąpiłaby chociaż jedna korekta. Czasami to było pięć korekt, czasami to była jedna korekta, trzy korekty, dwie korekty. Natomiast nie ma możliwości praktycznie, żeby przeszedł sam cały cykl rynkowy bez pojawienia się korekty. Dodatkowo korekta nie ma żadnego charakteru fundamentalnego, wbrew powszechnej opinii, ponieważ wydarzenia, które negatywne, które spływają na rynek, nie mają wbrew powszechnej opinii potencjału, który mógłby stworzyć negatywną rzeczywistość. Oczywiście, wiele negatywnych informacji spływa na rynek, ale fakty są takie, że. Firmy, które działają na tym rynku oraz inne podmioty gospodarcze są w stanie rozwiązywać problemy, które występują dużo szybciej niż mogłoby się to wydawać. Dlatego na tym polega też magia wolnego rynku: że firmy, przedsiębiorcy rozwiązują wszystkie problemy problemy regulacyjne. Czasami oczywiście tego problemu się nie uda rozwiązać, ale koniec końców firmy pokonują większość problemów, w szczególności w tym okresie 6 miesięcy. Tym właśnie charakteryzuje się korekta. Dlatego, jeżeli słyszycie Państwo jakiekolwiek sformułowania o korekcie, które nie wchodzą w charakterystykę, o której dzisiaj Państwu powiedziałem, wyłączcie to źródło informacyjne, bo prawdopodobnie jest to mydlenie oczu, a nie przekazywanie wartościowych informacji. Zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja, śledzenia innych materiałów dotyczących e, szerokiego rynku akcji, ale też innych inwestycji. No i zapraszam do następnych materiałów. Pozdrawiam.